Mamy już wyłonionego zwycięzcę. Smakowało wszystko. Trudno było tak nie wybrać, prawda? Ponownie dzień dobry. Faktycznie rywalizacja była bardzo zacięta pomiędzy kremówkami. Wybieraliśmy spośród czterech wadowickich kremówek, czterech wadowickich cukierni. Udało się wyłonić zwycięzcę jednogłośnie, chyba mogę zdradzić. Ja poproszę pana Damiana, żeby co nieco powiedział o kremówkach jako fachowiec i za chwilę powiemy, kto jest zwycięzcą. Tak, słuchajcie, poziom był bardzo wyrównany, więc naprawdę patrzyliśmy na każde szczegóły. I tutaj patrzyliśmy na każdy element tego ciasta, rozmawialiśmy, więc dyskutowaliśmy o wszystkim, o smaku, o konsystencji. Ocenialiśmy również zapach, który też jest ważny jakby w potrawie, bo oceniamy wzrokiem, czyli wygląd potrawy się liczy, zapach i dopiero jakby na koniec trzecim elementem jest smak. Więc ocenialiśmy ciasto. Ciasto powinno być chrupiące, nie powinno być zbyt miękkie, ponieważ to jest charakterystyczne w kremówce. Potem powinna być odpowiednia ilość kremu w stosunku do całej jakby kremówki, ponieważ jego też nie może być za dużo. Jego smak jest bardzo ważny. Nie powinien być zbyt słodki. Tutaj też spotkaliśmy się z dodatkami w kremówce. Więc to też powstały nowe smaki. I myślę, że mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę tego, który uzyskał od nas jednogłośnie najwięcej punktów. Uwaga! Mam ogromną przyjemność ogłosić, że na najbliższy rok certyfikat gminy Wadowice na najlepszą kremówkę otrzymuje kawiarnia Chwila Rozkoszy. Wielkie brawa! Kawiarnia Chwila Rozkoszy otrzymuje roczny certyfikat gminy Wadowice. Wielkie brawa, to ogromny zaszczyt. Ten certyfikat Państwu na pewno przysporzy sporo pracy. Pan marszałek wręczy też prezenty od nas. Natomiast za chwilę zaprosimy też uczestników konkursu, żeby podziękować im za udział. Generalnie nam wszystkie te kremówki smakowały i chcielibyśmy wszystkie cztery kremówki nagrodzić, no ale zwycięzca może być tylko jeden, więc trzy wyróżnienia. Wielkie brawa! Pierwszy raz cukiernia startowała w owym konkursie. I od razu sukces. Może... Może przedstawcie się jeszcze raz Państwo, zareklamujcie się, że jestem. Jesteśmy z kawiarni cukierni Chwila Rozkoszy. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie wiedzą, nie mieli przyjemności, znajdujemy się w Galerii Dominik na ulicy Poprzecznej. Także serdecznie zapraszamy nie tylko na kremówki, ale pozostałe nasze słodkości. Dziękuję. Mogę dodać, że oprócz kremówek mamy też pyszne bazy, 15 smaków, oczywiście na naturalnych produktach. Szczególnie Damian może spróbować, myślę, że przekona się do nich i polecamy. Wielu już klientów nas zna, aczkolwiek jesteśmy pierwszy raz w tym konkursie, jesteśmy 5 lat tylko na rynku. Wszystko przed nami, myślę, że będzie dobrze. Tak jak tu Damian powiedział, pasja, serce, nie tylko dla pieniędzy i wtedy są sukcesy. Jesteśmy amatorami, sami doszliśmy do wszystkiego i myślę, że może być tylko lepiej. Chwila rozkoszy, zwycięzcy na scenie przed Państwem, bezy o 15 smakach, to mówi samo za siebie. Jeszcze raz wielkie brawa! Natomiast na scenę chcielibyśmy zaprosić też pozostałych uczestników konkursu. To były również wspaniałe kremówki, które bardzo nam smakowały. Zapraszam osoby z cukierni Ulenia, osoby z kawiarni Galicjanka i z ciastkarni Rarytas. Zapraszam. Zapraszamy cukiernie wyróżnione. Wszystkie kremówki były wspaniałe, wszystkie polecamy. Natomiast przez najbliższy rok certyfikat wadowickiej kremówki będzie miała Chwila Rozkoszy. A na scenę zapraszamy przedstawicieli cukierni Ulenia, kawiarni Galicjanka i cukierni Rarytas. Pan marszałek Grzegorz Lipiec wręczy piękne podziękowania uczestnikom
tego wspaniałego konkursu na najlepszą kremówkę i wspaniałą nagrodę. To jest właśnie ten certyfikat, roczny certyfikat prawa do używania nazwy kremówki Wadowickiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy pasji, bo o tym wielokrotnie dzisiaj tutaj mówiliśmy. Czyli pasja właściwie w każdym sukcesie jest nieodzownym elementem. Wielkie brawa! Kto jeszcze dziś nie zjadł kremówki w Wadowicach, to zapraszamy na kremówki. Natomiast ja osobiście chciałam jeszcze podziękować członkom jury, panu Damianowi Kortasowi i panu marszałkowi Grzegorzowi Lipcowi. Dziękuję pięknie za udział w jury i wspaniałą ocenę naszych kremówek.